Cieszymy się bardzo, że Pan Bóg pozwolił nam się spotkać w takim gronie tych pierwszych, które żeśmy współpracowały z ojcem Franciszkiem i to w takim jeszcze jego dniu, jego imieniem. I z tego miejsca, z jego pokoju, bo siedzimy w jego pokoju, chcemy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić i życzyć, żeby ta idea ojca Franciszka, jego myśl, żeby we wszystkich po prostu przynosiła owoce, żeby się rozwijała ta myśl jego, żeby to nie były tylko ciągle wspomnienia i pamiątki, ale żeby to było ciągłe życie, do którego ojciec Franciszek nas wszystkich zachęcał. To znaczy życie na co dzień z Panem Bogiem, w jego, zawsze w jego wielkiej miłości. No i jeszcze chcemy powiedzieć, jak ojciec Franciszek przeżywał zawsze dzień swoich imienin. Ja sobie pamiętam takie rzeczy, że kiedy przyjeżdżał z Lublina do Krościenka na swoje imieniny na 4 października, to znaczy niekoniecznie przyjeżdżał, że na imieniny tu przyjeżdża, ale jak się znalazł w tych okolicznościach, że były jego imieniny, to przede wszystkim najpierw zawsze w tej intencji jego i była msza święta. A mszę świętą też on odprawiał w każde nasze imieniny. Zawsze o nas pamiętał, obojętnie gdzie był, to o nas pamiętał. I mówił, że imieniny to jest dzień właśnie taki największy w życiu człowieka, ponieważ one mają nam przypominać dzień chrztu świętego. Urodzin tak specjalnie nigdy ani on, ani myśmy nie obchodzili, ponieważ mówił, że urodziny to święto mamy, święto matki i my w dzień urodzin to powinniśmy składać życzenia naszym mamom, bo to jest ich dzień, ich święto, ich największe przeżycie, kiedy nas urodziły. No i teraz, kiedy ojciec przyjeżdżał do Krościenka z Lublina, to prawie zawsze, jak była pogoda, szliśmy na wycieczkę. To są takie przeżycia. Jeden był taki rok, kiedy nie przyjechał do Krościenka, nie mógł, ale myśmy obchodzili jego imieniny, więc postawiliśmy sobie jego portret, postawiliśmy kwiaty przy tym. No, zjedliśmy coś lepszego niż na co dzień. No, naturalnie lody, które zawsze musiały być na jego imieninach. I potem też żeśmy poszli sobie na wycieczkę.